ten niczy gwizdek sędziego. No teraz Piotr Skałbania. Skałbania! No i proszę Państwa! Niesamowita sytuacja! Niesamowita sytuacja! Piłka zatrzymała się tuż przy linii bramkowej w kałuży wody. No to jest właśnie to, o czym mówiliśmy, że ten mecz może mieć czasami przypadkowy przebieg. Tu czasem przebieg w drugą stronę. Czarnecki! Mija Krzylowskiego! Czarnecki! 1-0 dla Pominado! Myślę, że naprawdę ciężko skomentować to, co się przed chwilą stało, bo no, Pilica z nieba spadła do piekła w zasadzie. Powiem szczerze, że jestem do tej pory w szoku. I kolejna kontra zawodników broni. Biegnie Kamil Czarnecki. Wbiega w pole karne. Przepno zawodnika. Gol! 2-0 dla broni Radom. Tym razem z strzelcem gola z numerem 14 Adam Imiela. No i słów można powiedzieć, nic nie zapowiadało na to, że broń zdobędzie bramkę. Znów kontra, szybka akcja gości. Kamil Czarnecki wbiegł w swój pole karne, wyłożył futbolówkę jak na tacy Adamowi i Mieli, a ten pokonał Sebastiana Przyrowskiego. Wiktor Putin próbował uruchomić zawodnika Lesiewskiego. No teraz nieporozumienie! Lesiewski! 3-0, proszę Państwa! Co się tutaj stało? Myślę, że my nawet też tak szybko się ta cała sytuacja wydarzyła, że sami nie wiemy. Co się stało? Jeden z zawodników Pilicy chciał chyba zagrać piłkę do Sebastiana Przyrowskiego. Przyrowski nie opanował piłki, piłka trafiła w słupek. Przecież była taka próba zmylenia, tymczasem Piotr Skałbania i gol! Gol 3-1 za broni Radom. Myślę, że z tego scenariusza Pilica to początek do niej byłoby, nie mogła sobie zaplanować. Sytuację wyjaśniają zawodnicy broni. Jeszcze uderzenie i gol! Pilica broni 2-3. Kolejna akcja gospodarzy. Czy będzie bramka? Wyrównuje stan rywalizacji. Przemysław Wicik. Wyszokowanie w pole karne. Czarnecki. Czarnecki. Broń Radom w 85 minucie prowadzi 4-3.